Dzień dobry wszystkim, ja jestem Łukasz, a to jest kanał Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ustawić ilość dni, po jakich nasza bateria zacznie przechodzić w tryb storage. Zapraszam do oglądania odcinka. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, co to jest tryb storage. Tryb storage jest to tryb, w którym bateria jest na poziomie bezpiecznego naładowania do przechowywania baterii przez dłuższy okres czasu. Zazwyczaj jest to około 40-50% naładowania pełnej baterii. Ok, zatem jak powinniśmy to ustawić w dronie DJI Phantom 3 Standard? Przede wszystkim będziemy potrzebowali baterii, drona, aparatury kontrolnej i telefonu do połączenia się z dronem poprzez aplikację DJI GO. Gdy mamy to już przygotowane, zaczynamy od wzięcia drona, włożenia baterii, uruchomienia aparatury kontrolnej poprzez włączenie tego przycisku, włączenia drona, uruchomienia na naszym telefonie sieci Wi-Fi i wybrania z listy sieci Wi-Fi naszego drona. W moim przypadku jest to Phantom 3. Po pomyślnym połączeniu się z naszą siecią drona wybieramy aplikację DJI GO. Po uruchomieniu aplikacji DJI GO zamykamy krzyżykiem okno, które nam się prawdopodobnie pokaże z przypomnieniem o kalibracji kompasu. I wybieramy w prawym górnym rogu 3 kropki na aplikację. Wybieramy teraz znaczek baterii, jest to 4. znaczek od góry. I widzimy tutaj wszystkie informacje o naszej baterii. Widzimy napięcie, widzimy temperaturę baterii, widzimy ile razy była ładowana. Możemy tutaj też ustawić krytyczny poziom baterii z ostrzeżeniem, ostrzeżenie o niskim poziomie baterii. Widzimy też czas lotu, w moim przypadku jest to 0 sekund, ponieważ jestem w mieszkaniu i nie latałem tym dronem. I mamy na dole Advanced Settings. Wybieramy Advanced Settings. W Advanced Settings możemy ustawić to, czy napięcie baterii ma się pokazywać na naszym głównym screenie. Ja mam to ustawione, zaznaczone, ponieważ lubię widzieć podczas lotu, jaki jest poziom napięcia baterii. I mamy Time to Discharge. Możemy tutaj ustawić ilość dni. W tym momencie mam ustawione to na 10 dni, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednim materiale o tym, jak dbać o naszą baterię, że w okresie letnim, a teraz mamy okres letni, ustawiam to na 10 dni, ponieważ latam często i ustawiam tutaj maksymalną wartość. Ale w okresie zimowym możemy to przestawić na 1 dzień, 2 dni, 3, 4, 5, ile nam się tylko tak naprawdę chce. Czyli tak jak zaczyna się zima, ja zawsze przestawiam na 2 dni, ustawiamy to, zamykamy i w tym momencie nasza bateria jest ustawiona do poziomu rozładowywania przez po 2 dniach. Po tej operacji możemy zamknąć aplikację DJI GO, możemy wyłączyć drona, możemy wyłączyć aparaturę i możemy wyciągnąć baterię z drona. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli ustawimy poziom rozładowywania baterii do poziomu storage po 2 dniach, nie powinniśmy codziennie naciskać tego przycisku i sprawdzać, czy poziom naładowania już zszedł. Ponieważ każde naciśnięcie tego przycisku na baterii power powoduje to, że licznik dni do rozładowania jest zerowany. Czyli jeżeli codziennie będziemy włączać ten przycisk, a mamy ustawiony czas do przechodzenia w tryb storage na 2 dni, będzie się zawsze zerował i ta bateria nigdy się nie rozładuje. Dlatego pozwólmy jej spokojnie leżeć w plecaku czy też w innym miejscu, nienasłonecznionym, suchym i dać jej przechodzić do trybu storage. Po 2-3 tygodniach możemy sprawdzić, czy rzeczywiście bateria przeszła do tego trybu storage. Naciskając ten przycisk powinniśmy wtedy zobaczyć, że pozostało około 2 kresek lub też 1 i 2 migająca kreska. To tyle w dzisiejszym poradniku. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zostawcie je w komentarzu na dole pod filmem. I zachęcam Was jak zawsze do subskrybowania tego kanału. Materiału będzie coraz więcej z poradnikami, z testami i z recenzjami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!